Cześć, jest niebieski, a to jest Skyrim i ponownie się witamy w wykopaliskach Sartali. Dzisiaj ciągniemy za tą dźwignię, zdecydowanie. Zatem rzucam sobie tutaj Atronacha i ciągnę za dźwignię. A, i mamy kolejne drzwi. Idziesz tutaj. Dobra, dzień dobry. Wbiłem na rajoniak do siebie. Rzucam mu dla siebie obronę. I znalazłem coś, co będzie chciał mnie atakować. Draugr Upiór. Mój Atronachu. Pozbądź się go. Ło. On bije dość solidnie. Gdzie jest moja magia? Dobra, zwiewamy. Liczę, że będę mógł się uleczyć. Będę mógł się uleczyć całkiem nieźle. Ale gość wygląda na silnego. Dobra, on tu idzie. On tu idzie. Atronachu ognia. Zabij go. To mi się mana kończy, halo. No, dobra. Ale taka walka z draugrami jest już możliwa, bo jest coś, co jednak jest w stanie je skrzywdzić. Dobra, można iść dalej. W tym momencie zacząłem się zastanawiać, po co mi ta obrona była. Może tej obrony jak nie rzucać, tylko wrzucać sobie Atronacha w środek. I on już sobie poradzi ze wszystkim, co tam się rusza. No dobra. Jest tu coś, co mnie by zainteresowało. Mamy urnę pogrzebową. Tutaj nie widzę nic zdecydowanie. Z drugiej strony, dobra, wejście na górę. Okej. Okay. On stąd stał, czy co? Narzędzi do balans. Balans. Balsamowania. Okej, okay, i mamy kolejne żelazne drzwi, które będę miał do otworzenia. I otworzę je po tym, jak ponownie wyczaruje Atronacha ognia. To było warto, bo tam będzie zabawa, ale te urny sobie przeszukamy. Przeszukamy sobie też kufer. Złoto. A, i to wszystko. Ło! A! Okej. To była pułapka. Błyskawiczna, że tak to ujmę. Dobra, ale pojawiła się tylko raz. I w ten sposób mogę je eliminować, a tam czeka mnie coś ciekawego. Cześć, Draugr. I cześć, urna. U. Ten przedmiot był z jakimś zaklęciem, czy mi się wydawało? Srebrny, a nie, to po prostu srebrny pierścień z granatem. Dobra. Tam nie będzie czekać walka, mogę się o to założyć. Nowa Atronacha ognia i idziemy. Uważajmy na pułapki. Okej. Okay. Mamy coś ciekawszego. Aha! Delfin.
To ma być wąż, prawda? Tu ma być delfin. I tak, jeżeli ja ten przekręcam, to nic się nie przekręca. Jeżeli ten przekręcam, przekręca się tamten i tamten. A jak przekręcam tamten, przekręca się też i ten. Dobra. Jesteśmy blisko, brakuje mi tylko. O, udało się. Daliśmy radę. No, ciągniemy za dźwignię, oczywiście. A tu się będzie znajdować? Tam będą draugry. Dobra, szybki zapis, oczywiście. Tych zapisów będzie dużo w pewnym momencie. Mogę się o to założyć wręcz. Zaczekaj, mój chłopcze, zaczekaj. Pomyślałem, że to najwyższa pora, bym cię dogonił. Co? Czemu nie lazłeś tu ze mną? Co to może być za miejsce? Aha, czekaj, niebezpieczeństwo minęło, już tutaj nic nie będzie, co mi będzie mogło zagrozić. O, jakaś książka do przeczytania i stół alchemiczny. Moglibyśmy się pobawić w małego alchemika. Dodaj, dodaj, stwórz. Dodaj, dodaj, stwórz. Dobra. Bawimy się metodą prób i błędów, chociaż chyba wątpię, że z. O, regeneracja zdrowia. I regeneracja zdrowia. Ładnie. Mi się nic nie stało. Premia do broni jednoręcznej. Odszkolimy się w alchemii. To powiedzmy, że o osobienie regeneracji. Tak, przerwać alchemię, bo ja słyszę jakieś dźwięki broni. Albo i nie. Dobra, to bawimy się dalej. Będę małym alchemikiem. Osłabienie regeneracji kondycji. Nie wiem, po co mi to. Ale nigdy nie wiadomo. Osłabienie kondycji. To jest tak. Tworzymy mikstury ile wlezie. Okej. Zbijemy nieco. Odbijemy punkty umiejętności, jeżeli chodzi o. Ogon ściskacza jest bezużyteczny. Dobra, i zrobiliśmy wszystko, co się dało. Przerwać alchemię. Podbiliśmy nieco poziom alchemii. Niewiele to nam dało, ale zawsze coś. Co my tu mamy? Urna pogrzebowa, złoto, mikstura leczenia. Mikstura leczenia zdecydowanie się przyda. Właśnie tu jest coś, co może atakować. Więc ja przejdę obok tego oczywiście. A gość wpadnie. Wpadniesz w to? Powiedz, że wpadniesz w to. O, wpadł. Widzicie? A tu jest draugr. Kolejna urna pogrzebowa. I klejnot duszy. Niesamowite. Tu mam żelazne drzwi. A tu mam grzybki. To najpierw pójdę po grzybki, oczywiście, a potem otworzę żelazne drzwi. No nie. Spójrzcie na to. Nie spodziewałem się, że znajdziemy coś takiego. Czy ktoś tam jest? Pan jest skupiony na Zadziałało. mnie. Odciągnij jego uwagę. Spróbuję pozbawić go części mocy. No dobra, to idź, rób to. On jest zablokowany.
dla mnie jest ogromnym plusem. Dobra, jak zabiję Atronacha ognia. Już do ataku. To przywołam kolejnego. Tak, zabiera mu życie, jest git. Jak walczyć na odległość? Ale ta magia tak wolno się regeneruje, że mnie to będzie boleć. Dobra. Będziesz go atakować? Będziesz go atakować. Git. Ten się opiera iskrom. Ale ogniowi już nie. Dobra, no i pokonany. Walka była bardzo intensywna. Ja to widzę, prawda? Ej. To prawdy to zupełnie niezwykłe. Ja go wybiało. Dobra, zaraz go poszukamy. Gran bez kazy, urna. Czaszka trolla. Spokojnie, zaraz z tobą porozmawiam, tylko znajdę tego Draugra, którego właśnie zabiłem. Gdzie go? Ale naprawdę, gdzie go wybiało? Bo był tu. Tu go zabiłem i go gdzieś... Tak... Wprost wyleciał w powietrze. No i znalazłem go. Fragment amuletu. O! Jest ledwo fragment amuletu. Git. Nakaz zapieczętowania. Nie wiem, czy to warte akurat było, ale zobaczymy. Ja chcę wziąć ten... To nie będzie to, to nie będzie to. To będzie... Zamiast tego chcę to. Dobra, amulet i pierścień jeden, tak. Więc chcę ten amulet i chcę ten pierścień. Może mam 50 punktów many więcej. Dobra, gdzie jesteś? Idziesz tutaj. To chodź. Najpierw ograbimy wszystko, co się uda. Potem zaczniemy się zastanawiać, co to jest. Bo to wygląda dość groźnie, że tak to ujmę. Ale dobra, tu już jest wszystko. Co masz do powiedzenia? Co to jest? Nie mam pojęcia. To niesamowite. A nie zostawię tego bez żadnej opieki. Czy możesz wrócić do Akademii i powiedzieć Savosowi Arenowi o tym odkryciu? Proszę, śpiesz się. Serio do Akademii mam wracać. I tak zrobię z tym, że mam jakieś tutaj ciekawsze wyjście, szybsze. To po prostu fascynujące. Tam jest wyjście, dobra. Świetnie, że to jest fascynujące. Lecimy do Akademii. Znalazłem coś ciekawego. Wszedłem w końcu dungeon. Z czego wynika, że będziemy mogli wrócić do tamtego dungeon. Będziemy mogli wrócić do Czarnogłazu. Daj mi przejść. Daj mi przejść i nie rób mi kłopotów. Kufer, ja zauważyłem coś tam ciekawego. Coś ciekawego. I z... Tak. Poznałem słowo mocy. Jej. Jak się teraz tego używa, nie? To będzie pewnie w magii. I nie mogę tego użyć. A, muszę mieć smocze dusze. Trzeba zabić smoki. Dowiedziałem się, że mogę zabijać smoki właśnie w momencie, w którym jeszcze nie zabiłem ani jednego. Nice. No spoko. A ja z kufra zabrałem wszystko? Zdaje się, że tak, więc powinno być git. Wracamy do Akademii, jak dobrze pamiętam. O, duży worek, pomidor. Duży worek, sól. Jedno i drugie biorę.
I lecimy do akademii. O, to jest jedyna rzecz, którą właśnie mogę zrobić. Piąty poziom. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle to idzie. Jeszcze trochę i będzie w ogóle całkiem przyzwoicie. Dobra, i tutaj, żeby można powiedzieć, nie tracić czasu. Bo tam daleko byłoby jeść. Oczywiście szybka podróż. Jest git. Do nowych miejsc tylko będziemy używać ich taka. Obiekt tak jest spoko, ale tylko w momencie, w którym faktycznie jest spoko, a nie kiedy robimy jakieś zadania konkretne, nie? Cześć, właśnie jestem w akademii. Szkoda, że wywiewa mnie tak dość daleko od tej akademii. Cześć. Co? Ona coś mówiła. Dlaczego moje materiały naukowe ciągle znikają? Bo ktoś ci je kradnie. Dobra, lecimy po co? Po to, co nam potrzeba. Wow. Ale tu dużo ciekawych alchemicznych rzeczy, których nie mogę sobie wziąć. Na otwarcie gabloty chyba mnie nikt nie będzie bił, nie? Ale zamknij tą gablotę z powrotem. O. Kurczę, nie ma tu nic, co mógłbym sobie wziąć. Ile tu jest mikstur? Dobra, nie szukajmy niczego, to łuk. Jesteś tu kimś dość nowym, prawda? Zauważyłem cię, ale nie mieliśmy okazji porozmawiać. Zdecydowanie. Pozwól, że się przedstawię. Świetnie. Jestem Savos Aran, arcymag z Cieszyny, okay. Że bada się tu. Nie pochwalam jednak żadnych badań ani eksperymentów. Rozumiemy się? No, spoko. Dobra, to myszka przeszkadza po prostu. Dobra, teraz będzie okej. Osobiście? Nie, ja nie. Ale to było wiele, wiele lat temu. Oko. Wszyscy członkowie zakonu. Cel? Magia jest prawdziwą potęgą. Ona kształtuje. Akademia jest miejscem, w którym możemy się na tym skupić, unikając wszelkich nacisków ze strony świata. Dobra, olać historię Akademii. Nie, na rzecz jasna trzeba podjąć. Musimy też postarać się, by nie pogorszyć naszej opinii. A, dobra. Proszę, Czartal. Że kolejny uczeń spłonął. I tak mam już dosyć na głowie. A, tak. Rozumiem, że Tolvdir ma dla mnie nieco bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Aha. Dziękuję za... Twoją małą grupką na ogół opiekuję. Jako, że obecnie najwyraźniej jest czymś zajęty, a ja będę musiał zobaczyć to odkrycie na własne oczy, myślę, że musisz zacząć. Porozmawiaj z Uragiem w Arkaneum. Sprawdź, czy wie coś o... No i dobra robota. Następnym razem, gdy będziesz zwiedzać norskie ruiny, może ci się to przydać. Znalazłem, dostałem coś ciekawego. Dobra, będę miał do pogadania, ale na ten odcinek to będzie na tyle. To zobaczmy, co mi tam dało. Dał mi jakiś kostur, prawda? Tam. Okej, okay, no raczej mi się nie przyda. Ale tak, zakończymy ten odcinek w komnacie arcymaga. Bardzo ładna przestrzeń. Tak więc dziękuję wielkie za uwagę, zapraszam was do subskrypcji kanału, oczywiście zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy, a w następnym odcinku będziemy dalej się bawić w akademii oczywiście. Tak więc dzięki za uwagę, żegnam się z wami, no i cześć.